Wśród świty grobowca Nazarick istnieje wiele różnorodnych i potężnych sił, a do najbardziej rozpoznawalnych oraz kluczowych dla grobowca uważa się strażników pięter. Czyli tak, jak sama nazwa wskazuje, są to istoty odpowiedzialne za nadzór oraz obronę konkretnego piętra, a do tego mają najwyższy autorytet wśród reszty NPC. Tutaj wyjątek stanowi Gargantua, czyli ogromny kamienny golem ze świecącymi czerwonymi liniami na klatce piersiowej, które zbiegają się przypominając pulsujące serce, a jego wysokość przekracza 30 metrów. Tym, co wyróżnia tego stwora od reszty strażników, jest nie tylko fakt, że nie został on stworzony przez jednego z 401 najwyższych, ale również to, że nie posiada on inteligencji. Mówiąc konkretniej, Gargantua został przekazany gildii Ein Sol Gon za czasów funkcjonowania gry Yggdrasil przez administrację. Co by w dużym stopniu tłumaczyło, dlaczego pozostaje nierozumnym stworzeniem pozbawionym inteligencji. Mam na myśli, że był on stworem istniejącym w strukturze gry, który reagował wyłącznie na konkretne polecenia. Dodatkowo możemy zakładać, że gildia otrzymała Gargantuę w zamian za wygranie jakiegoś wydarzenia, a ze względu na wartość takiego golema, łatwo przychodzi stwierdzenie, że było to coś wyjątkowego i niewykluczone, że zrobili to jako pierwsi w historii Yggdrasil. Dlatego bardzo możliwe, że jest on jedną z nagród za zdobycie najtrudniejszego lochu w grze, czyli grobowca Nazarick. Ze względu na tak olbrzymie ciało, Gargantua nie jest w stanie swobodnie przemieszczać się po całym Nazarikku, dlatego głównie przesiaduje na dnie jeziora mieszczącego się na czwartym piętrze grobowca. Mimo że nie posiada on osobowości, to jak wcześniej wspomniałem, reaguje on na proste polecenie jak atak, poruszanie czy prawdopodobnie utrzymanie pozycji. Według mnie jego zasada działania pozostaje w dużej mierze zbliżona do Rycerza Śmierci oraz innych przywołanych przez Ainza istot. Co sprawia, że strażnik czwartego piętra jest całkowicie oddany i lojalny wobec grobowca Nazarick, a przejęcie nad nim kontroli najprawdopodobniej możliwe jest wyłącznie dzięki przedmiotowi światowemu. A uważam tak dlatego, że skoro Shaltir była podatna na efekt tego typu przedmiotu, mając odporność na efekt kontroli, to myślę, że identycznie będzie funkcjonować to w przypadku tego golema. A skoro już mowa o Shaltir, uważanej w wielu kwestiach za najsilniejszego wśród strażników grobowca, warto zatem porównać to, jaką siłą dysponuje Gargantua. A wiemy, że pod względem statystyk przewyższa on Shaltir oraz każdego innego strażnika piętra. A wiedząc, do czego zdolna jest ta wampirzyca, stawia to Gargantuę na jeszcze wyższej pozycji. Zatem potwór tej postury mógłby wprowadzić wielki chaos, gdyby któregoś dnia zdecydował się zaatakować ludzkie tereny, a wynikiem jego działań byłaby śmierć dziesiątek tysięcy istnień i ogromne zniszczenia okolicznych miast, a nawet całych państw. Myślę, że nie tylko jego siła jest przerażająca, bo nawet jeśli nie jest zdolny do samodzielnego myślenia, jego największym aspektem wciąż pozostaje wytrzymałość, zatem najprawdopodobniej jego statystyki związane z życiem i obroną są niezwykle wysokie, a może nawet przekraczają wszelkie granice. Jednak wciąż nie uważam, że mógł on równać się najsilniejszej istocie z Nazarick, czyli Rubedo, oraz jak wynika ze słów Ainza, zbliżonych do jej siły, istot z ósmego piętra. Mam na to w sumie jeden mały dowód, ponieważ podczas najazdu na Nazarick, gdy szturmowało go około 1500 graczy, bardzo naiwnym byłoby zakładać, że byli to niskopoziomowi gracze. W zasadzie przekonany jestem, że praktycznie wszyscy mieli setny poziom. Dodatkowo byli oni również w towarzystwie NPC, a to już jasno świadczy, że nie byli to nowicjusze, a naprawdę wprawione osoby i poważne gildie. Jednak mówiąc bardziej konkretnie, taka sytuacja w historii, gdzie innym graczom udaje się dotrzeć do ósmego piętra Nazarick, gdzie swoją drogą zostają zatrzymani i pokonani, miała miejsce wyłącznie raz. To by oznaczało, że przeszli przez obronę czwartego piętra, czyli udało im się pokonać Gargantuę, który później został najpewniej wskrzeszony. Z drugiej strony, ciężko się dziwić, że powstrzymać taką ilość wysokopoziomowych graczy jednym golemem oblężniczym pozbawionym inteligencji. Na koniec warto pamiętać o tym, co udowodnił Ainz, który strategią oraz odpowiednim przygotowaniem zdołał pokonać Shaltir, która w wielu statystykach bazowych go przewyższała, a jej ekwipunek także nie był tylko na pokaz. Zatem podsumowując, uważam, że gdyby Gargantua wykonał powierzony mu rozkaz i zaatakował jakiekolwiek państwo w Nowym Świecie, to o ile nie byłoby ono w posiadaniu odpowiedniego przedmiotu światowego, szanse na pokonanie tego gargantuicznego golema byłyby bardzo nikłe. W końcu bestie tego pokroju porównać można do naturalnej katastrofy, niczym boskiego stworzenia, spuszczonego ze smyczy, żeby obalać całe królestwa. I to na dzisiaj już wszystko. Ten odcinek był głównie prostą analizą strażnika czwartego piętra grobowca Nazarick, dlatego pamiętajcie, że w ramach wychodzących tomów light novel treść tu zawarta może odbiegać od materiału źródłowego. A w tym odcinku poruszyłem również kilka wydarzeń, które w przyszłości na pewno jeszcze omówię.
Natomiast was, widzowie, proszę, abyście napisali, czy taki materiał przypadł wam do gustu oraz jakie są wasze przemyślenia co do siły tego oblężniczego golema. To do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara.